W lipcu 12-letni Romek wraz z kolegami z klasy był na obozie harcerskim nad pięknym jeziorem. Podziwiał piękno przyrody, ciesząc się słońcem i wodą, a już we wrześniu, kiedy koledzy rozpoczynali nowy rok szkolny, znalazł się z ciężką chorobą krwi zwaną białaczka w szpitalu. Bardzo cierpiał, organizm jego był coraz słabszy. Dochodziło nawet do utraty przytomności, a tylko świeża transfuzja krwi polepszała na pewien czas jego samopoczucie. Romek był dobrym chłopcem. Kiedy tylko znalazł się w szpitalu i zobaczył księdza, poprosił o spowiedź i codziennie, o ile tylko mógł, przyjmował Pana Jezusa w Komunii Świętej. Kiedyś przy odwiedzinach na zapytanie księdza, czy bardzo cierpi, odpowiedział spokojnie: Pan Jezus też cierpiał. Innym razem powiedział: wiem, za kogo ofiarować cierpienie. Choroba czyniła postępy, a mimo wysiłków lekarzy Romka nie udało się utrzymać przy życiu. Po śmierci Romka przyszła do księdza jego zbolała matka. Wyznała księdzu: Romek był dobrym dzieckiem, o niego przed Bogiem jestem spokojna. Cieszę się z tego, że mój mąż, ojciec Romka, po wielu latach wrócił do Boga, wyspowiadał się i obiecał dziecku, że tak będzie zawsze. Historia choroby, cierpienia i śmierci 12-letniego Romka przypomina nam bardzo ważne prawdy zawarte w dzisiejszych czytaniach. Pierwszą z tych prawd jest to, że krzyż i cierpienie zawsze będą częścią naszego ludzkiego życia. Dla 12-letniego Romka tym krzyżem była jego choroba. Dla kogoś innego tym krzyżem jest to, że urodził się kaleką. Dla kogoś jeszcze innego tym krzyżem jest utrata kogoś bliskiego i kochanego. Dla jeszcze innych tym krzyżem są ich słabości, wady, nałogi. Niezależnie od tego, kim jesteśmy, cień krzyża podąża za nami. I choćbyśmy planowali ten krzyż ominąć, choćbyśmy próbowali ten krzyż odrzucić, to jednak przyjdzie w naszym życiu taki czas, kiedy ten krzyż zwali się na nasze ramiona i trzeba będzie go podjąć. Nawet Chrystus, chociaż był jednorodzonym Synem Bożym, musiał podjąć krzyż w swoim życiu. Następną bardzo ważną prawdą zawartą w dzisiejszych czytaniach jest to, że każdy z nas może ten krzyż, który go w życiu spotyka, przyjąć, zaakceptować, albo może się przeciw temu krzyżowi buntować i ten krzyż odrzucić. 12-letni Romek przyjął krzyż swojej choroby i cierpienia. Nie buntował się przeciw niemu, nie próbował go odrzucić. Uczynił tak, jak Pan Jezus powiedział w dzisiejszej Ewangelii. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Ludzie, którzy urodzili się z kalectwem albo ludzie cierpiący z powodu jakiejś tragedii, która ich spotkała w życiu, mają taki sam wybór, jaki miał Romek. Albo zgodzić się z tą ciężką i bolesną sytuacją krzyża i nieść go mężnie i cierpliwie, albo się buntować i odrzucić krzyż. Podobną sytuację przeżywał Pan Jezus w Ogrodzie Oliwnym przed swoją męką. Mógł Chrystus przyjąć i wypić ten kielich goryczy, który symbolizował Jego mękę i śmierć na krzyżu dla naszego zbawienia, ale mógł także ten kielich goryczy odrzucić. Oczywiście nie jest to proste ani łatwe przyjąć krzyż. Nawet Chrystus, Syn Boży, lękał się śmiertelnie i konał duchowo w Ogrodzie na myśl o czekającej Go męce i śmierci na krzyżu. Pan Jezus podjął krzyż po długiej, intensywnej modlitwie, w której przełamywał swoją wolę i prosił swego Ojca: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Również dla nas ludzi pochodzenie się z krzyżem, przyjęcie krzyża nie jest sprawą łatwą. Tym niemniej powinniśmy zaufać Chrystusowi, który w dzisiejszej Ewangelii obiecuje nam, że jeśli zgodzimy się na krzyż, podejmujemy krzyż i pójdziemy z Nim, z tym krzyżem za Nim, Jego śladami, to On poprowadzi nas do życia. Życie, które obiecuje nam Pan Jezus, to nie tylko życie wieczne w przyszłym świecie, ale także lepsze i świętsze życie tu na ziemi. 12-letni Romek mężnie podjął się dźwigania swojego krzyża i całe jego otoczenie, rodzice, nauczyciele, lekarze, koleżanki, koledzy byli zdumieni i zbudowani szlachetnością jego serca i tym, z jaką dojrzałością i męstwem przyjął swoją chorobę i cierpienie.
Dzięki temu cierpieniu nie tylko bardziej zawierzył i kochał Pana Boga, ale także dokonał cudu przemiany serc swoich najbliższych. Jego ojciec pojednał się z Bogiem, przyrzekł synowi, że będzie się starał odtąd żyć lepiej. Krzyż choroby, cierpienia i śmierci tego chłopca stał się drzewem życia dla jego otoczenia i najbliższych. To jest właśnie to, co obiecuje nam Chrystus, mówiąc, kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Podjęcie krzyża, który nas w życiu spotyka, nie jest rzeczą łatwą. Dlatego módlmy się dziś gorąco do Chrystusa, który patrzy na nas z miłością i który jest naszym mistrzem w dźwiganiu krzyża. Módlmy się słowami napisanymi przez żołnierza, który zginął w jednej z bitew. W kieszeni jego żołnierskiej bluzy znaleziono słowa tej modlitwy. Modliłem się o zdrowie, abym mógł dokonywać wielkich rzeczy. Zostało mi dane kruche zdrowie, abym mógł czynić dobre rzeczy. Prosiłem o bogactwo, abym mógł być szczęśliwy. Otrzymałem ubóstwo po to, abym mógł stać się mądrzejszy. Prosiłem o siłę, aby ludzie mnie podziwiali i chwalili. Otrzymałem słabość po to, abym czuł, że Bóg mi jest zawsze potrzebny. Prosiłem o wiele rzeczy po to, abym mógł cieszyć się życiem. Otrzymałem życie, abym mógł cieszyć się wieloma rzeczami. Nie otrzymałem niczego z tego, o co prosiłem, ale otrzymałem wszystko, co było mi potrzebne. Wbrew moim prośbom, moje niewypowiedzialne modlitwy zostały wysłuchane. Jestem pomiędzy ludźmi najbardziej błogosławionymi.